Pan Andrzej Ciesielski, legenda SP15, dyrektor, który wtedy pracował, kiedy z tej szkoły wychodziły największe sławy ze sportu, jak Artur Noga, między innymi Katarzyna Dulian, też przecież ta pływaczka. Panie Dulian na przykład. Właśnie. Panie Andrzeju. Tak, tak, niestety już świętej pamięci, ale jednak. Panie Andrzeju, co mogą dać takie zawody takim młodym uczniom z takiej perspektywy pana pedagoga, osoby, która te zęby zjadła na oświacie raciborskiej? Na pewno zachęcenie do pływania. Na pewno może to spowodować nabór do klasy pływackiej, czy nabór do sportu pływania. Może wtedy się odrodzi raciborskie pływanie, wróci na to. A te tory, które były kiedyś, to teraz to naprawdę, teraz bardzo, bardzo mnie to boli, że ten sport w takim stanie jest, jak jest. Kiedyś było o wiele lepiej. Dlatego będąc na emeryturze, jestem bardzo szczęśliwy, że nie muszę z bliska temu przyglądać się, w zasadzie można powiedzieć upadkowi. Kiedyś potęgę, naprawdę byś potęgę. Pierwszy SMS, jedyny w Raciborzu w Polsce, bardzo dobra szkoła sportowa, mistrzostwa sportowego, bardzo dobra szkoła pod numer 15. Kiedyś jak przyjechałem na zawody wojewódzkie, to jak ktoś usłyszał Raciborzu, to miał ktoś osobę i wiedział, że raciborscy pływacy coś potrafią. No i bardzo bym chciał, żeby to wróciło. Te zawody może spowodują, że w jakiś sposób to wróci. Są próby takiego właśnie wskrzeszenia tej idei, dokładnie, to jest jedna z prób. Co by pan ewentualnie umiał podpowiedzieć z takiego swojego doświadczenia, z tego, co pan wtedy robił? No, były sukcesy, były rzeczywiście te talenty, one funkcjonowały. No chyba jednak brak basenu przy 15, to rozumiem, że to jest... Basen stoi pusty, to jest bardzo wielki problem. Ja rozumiem kwestie finansowe, natomiast rozłożenie tych dzieci względu na stratę czasu. Na to, że po prostu te dzieci nie mogą przed spóźnić, bo jak się spóźnią, to po prostu nie dojdzie na basen. Że wróćmy do tego basenu tam, który stoi pusty. Ja rozumiem, że basen tutaj jest... Nie, to już jest ten. Lepiej, żeby ktoś te pieniądze podjął. Ale to jest miasto i może mieści się jakoś sposób, można dogadać. Ja tak myślę, a wrócić co jeszcze, może powiedzieć, jak najwięcej zawodów, jak najwięcej zachęcać. Trzeba znaleźć taki sposób, że te dzieci przyciągną tego pływania. W moich czasach było tak, że pływanie to było jedyne, co skoczne. Teraz tych, powiedzmy, innych rzeczy, które przyciągają dzieci, jest mnóstwo. Internet, telewizja. Ja ostatnio słyszałem, że szkoła mistrzostwa sportowego w Szczecinu rozpoczyna sezon. I inne czołowi pływacy, nie byli wszyscy, ale czołowi pływacy wjechali do Lipku i tam trenują, rozpoczynają treningi. Więc jest to jakaś zachęta, jest jakaś motywacja. Może w ten sposób coś tym dzieciom dać. Jak mieli nawet kostiumy tam takiego, czepka, który nawet niewiele kosztuje, a może sobie zrobimy tak dostać. Bo dzieci nie kupimy. Musimy coś tym dzieciom dać w zamian za to, że one przyjdą po kupę. To te czasy, które było kiedyś, to się skończyło. Coś jeszcze na koniec, czy pan tęskni za basenem, za 15, za szkołą, za pracą, jako już taki senior szczęśliwy? No, tak jak powiedziałem na początku, tęsknię, wiadomo, a natomiast nie za basenem, za pływaniem, za tym, co robiłem całe życie, natomiast z drugiej strony cieszę się, że nie muszę być przy tym patrzeć, jak to wszystko upada. Naprawdę serce boli. I z tym bolącym sercem pana Andrzeja Ciesielskiego zostawiamy. Dziękuję.